Ciach. Ale to ja miałem dostać posadę kwaśniaka! Cumbański mówił, że ja mam duże szanse, że to właściwie niemal pewne. To też powiedziałam mu, że najpierw muszę zapytać ciebie, ale on stwierdził, że ty sam mu to zaproponowałeś, dlatego nie będziesz oponować. No a skoro mamy związek partnerski oparty na równości praw i obowiązków, niezależność finansową i prawie takie same dochody... Ile? Co? Ile dostaniesz hajsu, szmalu, kapuchy, ile? Wiesz, to jest dosyć bezpośrednie pytanie. Wiedziałem. Cumbański, ty skneruszie. Ty cwaniaku, co myślisz, że kupisz ją za bezcen, tak? Że zaoszczędzisz na niej maksymalny nakład pracy przy minimalnych zarobkach? Cumbański, ty mendo. 30 tych. Czych? Tysięcy. Na kwartał. Nie. Na miesiąc. Z premią. Bez. Jak to? No, premia będzie doliczana w przypadku sukcesu. A. No i co? Czy to nie jest po prostu straszne? Straszne, ja wiem. Ja popełniłam niewybaczalne błędy, wychowując moją córkę i chciałam za to bardzo serdecznie przeprosić, ale proszę Państwa, matka jest najzwyczajniej w świecie bezsilna wobec dziewczynki, która ani trochę nie interesuje się lalkami, tylko pieniędzmi, które można na nich zarobić. Tak, drodzy Państwo, faceci uwielbiają młode, naiwne kobietki. Ale my, dorosłe kobiety, źle to sobie obliczyłyśmy. Bo najpóźniej w wieku 35 lat, no może 45 lat, kobieta budzi się z ręką w nocniku. Niestety, moje drogie, nawet najlepsze operacje plastyczne nie powstrzymają procesu, który zmienia buźka dziewczynki w twarz dorosłej kobiety. Ale wybaczcie, drogie panie, ale co to za święto? A, awans Helenki, tak? Nie. Wiesz, słyszałam w filmie, że to jednak ty masz dostać tę posadę. Co? No, tak się mówi, że to ty dostaniesz awans. Że ja? Mnie, Cumbański? Ma dać posadę kwaśniaka? No, tak się mówi. Oj, mówi się, naprawdę. Tak, mówi się, ale... Ależ kochany, no ja jestem z ciebie taka dumna. My wszystkie jesteśmy z ciebie takie dumne. Ja po prostu nie mogę uwierzyć. Tak, wiesz, tak, no właściwie to prędzej czy później, prawda? No właśnie, tak. No, można się było tego spodziewać. No ja. To jak nie jak, prawda? Oczywiście. Dlatego ja odejdę z firmy. Co takiego? Rzucę tę robotę dla ciebie. To rzuć dla mnie? Ależ kochanie, no chcę być dla ciebie. Właśnie teraz, kiedy twoja kariera nabiera zawrotnego tempa, będę czekać z obiadkiem na ciebie, powracającego po długim dniu. Z obiadkiem? Przecież to mi nie podoba. O, rada, nauczy się prać, sprzątać, gotować, pracować, zdejmować pranie, układać je w idealną kostkę. Dla ciebie jestem gotowa ponieść te ofiary. A my też będziemy pomagać, ja zrobię kiszonki. A ja się nauczę od ciebie i też będę kisiła. Uważamy, że tak będzie najlepiej.